Cześć, w dzisiejszym odcinku podam Wam 3 sposoby, jak szybciej podejmować decyzje. Podejmowanie decyzji w jakiejkolwiek dziedzinie życia dla wielu osób może być problemem, a przez to, że nie wiedzą, jaką decyzję podjąć, to stoją w miejscu. To jest najgorsze, co można zrobić. Serio, nawet zła decyzja będzie lepsza niż nie podjęcie żadnej decyzji i nie zrobienie niczego. Dlatego w tym odcinku właśnie podam Wam 3 sposoby, jak ja to na przykład robię, jak to u mnie wygląda, co mi pomaga, żeby podejmować decyzje szybciej i podejmować decyzje zazwyczaj lepsze. Pierwszy sposób to ogranicz tą ilość decyzji do jak najmniejszej liczby. Czyli po prostu przeanalizować wszystko i zastanowić się, czy na pewno jakby jakaś decyzja to jest tylko coś, co tam chodzi nam po głowie, ale wiemy, że nie ma sensu i wypisać sobie te rzeczy. To jest pierwsza sprawa, że właśnie ograniczyć tą ilość decyzji do jak najmniejszej, dlatego że im mniej mamy decyzji do wyboru, tym łatwiej podjąć tą decyzję, tym łatwiej coś z tego wybrać. I idziemy teraz do punktu drugiego. Jak już mamy to wszystko spisane, to napisać wszystkie plusy i minusy, jakie przychodzą nam do głowy przy każdej z tych decyzji. I na pewno każda ma dużo minusów, zarówno jak i plusów. I wtedy robimy sobie bilans zysków i strat. I jeżeli tych zysków jest więcej, to oczywiście będzie łatwiej podjąć tą decyzję. Ale powiedzmy, że dochodzimy do momentu, w którym zostają nam dwie rzeczy. Że mamy do wyboru, po prostu jesteśmy na rozdrożu, mamy albo lewo, albo prawo, nie wiem co, na co się zdecydować spośród wszystkich decyzji, właśnie już mamy te dwie. To tutaj tak naprawdę dwie rzeczy. W sensie ten trzeci punkt podzielę jeszcze na dwa. Pierwszy to jest iść za głosem serca. Po prostu, najłatwiejsza sprawa. W sensie jeżeli logicznie obydwie decyzje są na tym samym poziomie, w sensie właśnie mają tyle samo plusów i minusów, ale jakby ta jedna bardziej jest w naszym sercu, to wybrać tą właśnie, która jest bardziej taka nam bliższa. Ale jeżeli obydwie są bliższe, to rzut monetą. I nie żartuję. I to nie chodzi, słuchajcie, wynik jest nieważny. Uznajcie, że nie wiem, decyzja A to jest orzeł, decyzja B to jest reszka. Rzucacie monetą i zanim zobaczycie, co tam jest, to uwierzcie mi, że już będziecie wiedzieć, co byście chcieli, żeby tam było i już ten wynik jest bez znaczenia. Co wam nie wyjdzie z rzutu monetą, prawdopodobnie wasz mózg przez to, że będzie miał sekundę, żeby podjąć decyzję, bardzo szybko to zrobi. Jest to taki trik, który serio działa. To jest naukowo udowodnione, że to działa, że właśnie w momencie, gdy rzucamy monetą, to nieważne, co ta moneta pokaże, ale my będziemy wiedzieli, co już byśmy chcieli. To od bzdur do ważnych decyzji w życiu. Serio można to w każdej dziedzinie zastosować. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzu, o czym chcielibyście posłuchać w następnym odcinku. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.